tam przyjechało tu dwóch takich i o Stableskiego ludzie rozpytują. Przy pomordach widać, że to jakieś pruskie szpicle, tylko czas tracą, bo tu na niego nikt złego słowa nie powie, a zwłaszcza tym przybłędom. No ale prawda musi to być, że im ostatnio mocno w Sejmie za skórę zalazł i do porządku przywołał, a on to potrafi. W kaszę to on ani sobie nie da dmuchać, ani innych skrzywdzić. A wiadomość, że o niego pytają, jeszcze dzisiaj wyślę. Wyślę. Niech uważa. Niech uważa. Rodzina Stableskich wiele niegdyś znaczyła w Wielkopolsce. Jednym z jej przedstawicieli był działacz społeczny i polityczny Erasm Stablewski, rodem z Trzeku koło Środy. Należał do ziemiańskiego kręgu działaczy organicznikowskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Dyrektorował Lidze Polskiej na powiat wschowski, a przez 3 kolejne kadencje był posłem do parlamentu pruskiego. Erasm Stablewski zmarł 13 września 1870 roku w Wilkowie i tam został pochowany. Michał Drzymała od wielu już lat należy do grona polskich bohaterów narodowych. Jest żywym, a czytelnym symbolem walki o przetrwanie naszej społeczności w zaborze pruskim. Urodził się 13 września 1856 roku w Zdroju, lecz okres największej sławy przyniosły mu potyczki z władzami podczas pobytu w Podgradowicach koło Rakoniewic. 13 września 1772 roku król pruski Fryderyk II wydał patent ogłaszający, że z ziem Wielkopolski zabierze tereny, które leżą po tej stronie Noteci. Był to formalny termin rozpoczęcia zaboru. Tego też dnia Baltazar Breckenhoff pod wsią Heust, naprzeciwko ujścia Drawy do Noteci, wbił pierwszy słup graniczny. Ostatecznie Prusy zajęły Wieleń, Czarków, Ujście, Rynarzewo, Barcin oraz okoliczne wsie, a także młyn na Noteci. Zwiedzający podziemia kościoła świętego Wojciecha w Poznaniu wśród trumien stojących w nowej krypcie znajdują tę, która kryje szczątki Tadeusza Szeligowskiego, wybitnego kompozytora polskiego urodzonego 13 września 1893 roku. Z wykształcenia był prawnikiem, lecz jego prawdziwym światem była muzyka. Szeligowski tworzył dzieła wokalne i na instrumenty solowe. Patronuje ulicy na poznańskim Piątkowie. 13 września 1939 roku przybył do Poznania Artur Greiser, przyszły gauleiter i namiestnik Rzeszy w kraju Warty. Realia wielkopolskie znał doskonale, bo pochodził ze Środy. Szybko więc zaczął wprowadzać swoje porządki w zagarniętym regionie. W ciągu kilku kolejnych lat nazwisko Greisera było postrachem dla Polaków. Za popełnione zbrodnie skazano go na śmierć.